To chyba już będzie jaką grę widzieliśmy. Mój iPhone od dzisiaj będzie zapewne Science Portal 2, czyli kolejna część Portala, zapowiedziana jako niespodzianka na konferencji Sony. Gra się, znaczy widzieliśmy tę grę może nie w akcji, ale widzieliśmy jak się będzie grało. Gra jest dużo większa, dużo bardziej skomplikowana, mamy nowe mechaniki, takie jak na przykład skakanie, specjalne płyny, które zmieniają właściwości powierzchni, na przykład można skakać, mamy tunele powietrzne, które wsysają, pneumatyczne, które wsysają rozmaite przedmioty, jak również nasy przenoszą, te tunele, które powodują, że przesuwamy się w rozmaitych kierunkach po planszach, po trzecie, które są bliższe, trudniejsze. Fabuła jest taka, że Glados ożywa, jest nowy bohater, który nam towarzyszy i opowiada. Został ten sam humor, ta sama budowa, ta sama świetna muzyka, ta sama bardzo intrygująca fabuła. W tym momencie wraz z Glados odbudowujemy laboratorium. Jak się dowiedzieliśmy, Glados jedynym językiem, który zna, jest język testów. W związku z czym pierwszy test, który nam zrobiła, zakończył się dla niej źle, więc teraz chcę drugiego razu ten test jeszcze raz prowadzić, żeby być może jego wynik był inny. Gra jest, mówię, będzie co-op lokalny, będzie co-op po sieci. Wersja na PS3 najlepsza dlaczego? Ponieważ no, Microsoft nie wpuścił na swoją platformę Steama, a PS3 tak, w związku z czym. No i że wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce grać na Portal 2, to jest to PS3.